Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na kolejny odcineczek z Gibus Ad Coolu Adventure. Wybaczcie, że odcinek pojawia się dopiero dzisiaj, to znaczy w poniedziałek, ale weekend miałem naprawdę wyjazdowy i nie miałem kompletnie czasu, żeby usiąść do komputera i cokolwiek nagrać. Byłem na jednym mega wielkim pożarze i dwóch zdarzeniach drogowych. Przed chwileczką też wróciłem dopiero co z wypadku i jestem mega zmęczony, dlatego moje szare komórki mogą działać nieprawidłowo. Mam jednak taką nadzieję, że w tym odcinku nie będzie zagadek logicznych, aczkolwiek mamy tą dziwną maszynę, więc wszystko możliwe. Dobra, mamy Otisa, mamy Isile. Hey kid, I think I thought of a way to get us past those huge doors, but I need you to trust me, okay? What do you mean? I'm gonna need that gun of yours. Fine, I trust you. Do not let me down. That's a promise, Priscilla. Okej. Pojawiła się kolejna notatka. Bez wątpienia to sprawa jest zdecydowanie najbardziej szalona, nad jaką kiedykolwiek pracowałem. Właśnie spotkałem Otisa. Okej, my tą notatkę już czytaliśmy w poprzednim odcinku. Czy są tu jeszcze jakieś punkty interaktywne? Pojemnik z cieczą. There's a blue liquid inside this tube. Liquid nitrogen, perhaps? No resonance. Niestety nic się nie dowiemy więcej na ten temat. Dziwna maszyna. I'm telling you, one got away. Ale kto taki? Kanister na benzynę. Come to papa, sweet gasoline. Pytanie, czy kanister jest pusty czy pełny? This thing is filled with gasoline. Jest napełniona benzyną, okej. Ogromne, imponujące drzwi. Looks extremely bulletproof to me. Dobra, czyli tych drzwi na pewno się nie da otworzyć. Ale tak, z tego co pamiętam, mieliśmy tutaj gdzieś wlew na benzynę, tak? Właz... Czy to było na górze? Dźwignia. It ain't working. Nic się nie wydarzyło. Ale gdzieś był wlew na paliwo. Tylko teraz do końca nie pamiętam gdzie. Czy to było na dole? Czy to może chodzi o to? A, zawór dostępu. Dźwignia silnika. Can't use it by itself. Drink up, big buddy. There you go. I'd gotten the engine to run. At least now, any loud noises would be covered by the engine's humming. Okej, udało nam się uruchomić silnik. Pytanie, czy kiedy pociągnę za tą dźwignię na górę, czy coś się wydarzy? Bo jak możecie zauważyć, te wskazówki też się tutaj poruszają. Aaa, rozumiem. Wisząca metalowa tuba. I wydaje mi się, że za pomocą tej tuby będziemy mogli wyważyć drzwi. No bo innego rozwiązania nie widzę. Tylko tak czy inaczej wydaje mi się, że ona jest jednak za wysoko. Severely out of range. Dokładnie. I'm gonna call it Alice. Może być i Alicja. It's been a while, but... Wow. I got rid of the glass above the door to the lab. Seeing as you're the only one with suction cups, think you could do us a solid and get inside the lab through there? Oh dear! I suppose I can. To be perfectly honest, I'm shaking in my non-existent boots just at the thought of going back in there. Come on, you can do it, Otis.
Yeah, you go, Otis. I appreciate your support, dear friends. All right, here I go. Oh, dear. Oh, Lord. Oh, it's all coming back now. The pits! The horrible pits! The non-dries! Their horrible gnashing and gnawing and... Oh, this is too much to bear! Oh, God, what is that? Oh, what do you know? It's a coin! Oh, and of course, no pockets to put it in. Great! Oh, God, the abominations! Focus, Otis, focus! All right, it's open. Wow. Thanks, Otis. You are incredibly brave. Yes, could I please go now? There are horrible things in there, and I don't wish to spend another second in that vicinity. Where are you headed to, Otis? It appears I really have no place to go, do I? Yeah, I thought that might be the case. Look, here's my office back in Darkham. The key's under the doormat. Make yourself at home until you, think things through, all right? How exactly is he going to make it there without attracting attention? You're right. Hey, I have an idea. Priscilla, you should mail him to my address. You know, like a pet or something. But I want to see the laboratory and save the fishies! Sama powiedziałaś, że Otis jest czymś w rodzaju rybki. Nie ma na to czasu. You said it yourself. Otis is sort of a fishy. And he needs your help. Once you mail him, you can come back and we'll explore together. What do you say? I guess you're right. But don't explore too much without me, you hear? You can count on me, partner. Don't get ahead of yourself. See ya! Many thanks again! All the best! Oh, it's jolly good to get a second chance, isn't it? So many opportunities! Mike? Let's see here. Why, I could be on telly, my dear. The one true talking head out there. Yeah, I guess that's true. See, little one, always keep a positive outlook. Ew, ow! Just a second. Stepped in some oily thing here. Ew. Well, I guess it's slithered, actually, isn't it? You're funny, Otis. Well, that was surreal. All right, let's see what secrets this place holds. Okej, pozbyliśmy się Otisa i naszej partnerki. Śledztwo dalej będziemy prowadzić sami. Wow. Urządzenie centralne. Press this button, worm, and we all die. Okej. Lepiej przeczytam notatkę. Na środku sali jest duży czerwony guzik, ale może uwolnić wszystko, co jest w tych dołach. Lepiej dowiem się więcej, zanim go nacisnę. Nadal nie jestem w laboratorium. Dobra, tak czy inaczej doszliśmy do laboratorium, więc tą notatkę sobie odpuścimy. Imponujące drzwi. Stay out, mooks! Looks like this door somehow slides into the wall. No visible handle. This definitely opens somewhere. Mamy panel. A plain, scratched metal panel of sorts. Ale w tle słychać jakieś dziwne, przerażające dźwięki, jakiś warkot. Jak myślicie, czy pod tymi kratkami są faktycznie jakieś zwierzaki? Don't touch unless one escapes, worms! It's stuck. Utknął. Co my mamy? Spray z ciekłym azotem. Doesn't help here. To nie pomoże. Nothing to remove. K-Type's got leverage. Panel kontrolny. Looks like a view of this room from above. And there's a cage hanging overhead. Dobra, czyli rozumiem, że będzie to jakaś łamigłówka, tak? Huh. So the button opens both the door and the monster's pits. Devious. A skąd mam wiedzieć, gdzie jest potwór? That's one monstrosity secured. And all the rest of them loose. That's all the creeps loose, but at least I'm safe once I press this button. I don't see a better option.
No dobra, oto jest nasza szansa. Zobaczymy, co faktycznie kryje się w tych dołach. Na końcu się okaże, że to jakieś bezbronne istotki. A może jednak nie? Wow, ile tu potworów! Abominacja! Dobra, zamroziliśmy jedną istotkę, a reszta chyba się wystraszyła, tak mi się wydaje. No, czuję się bezpieczny. I hate to admit it, but I was shaken. Experiments are not scientific reality or abhorrent supernatural nightmare. These horrible blobs of flesh, limb, and rot existed. I could still smell their indescribable presence, even though they were all gone. God knows where. It really takes a lot to shake me, but I was shaken. Dobra. Zobaczmy zatem, co kryje się za tymi drzwiami. I was inside the butcher's inner sanctum, and I'd expected this place to be lousy with guts and gore and parts and pieces, but this wasn't that. This was, well, colorful. Colorful in a way that makes a Joe uneasy, and it set me to wondering what this guy had for triangles. So many triangles. W sumie to nawet nie zwróciłem uwagi na to, że wszystko jest w trójkątach. Dziwne urządzenie, sterta kurzu. Przyrządy, prawy wbudowany panel. No dobra, spójrzmy na notatkę. Udało mi się wejść do wewnętrznej świątyni rzeźnika, ale nie ma prądu. Huddle! Huddle together, lovelies! What? Huddle! What? No właśnie, co? Dziwne urządzonko. Do as father tells you, little one. No idea how to use this. To wygląda jak klamka. Lewy wbudowany panel sterowania. It isn't powered. Worms! Worms! Flies! Okej. Okay. And you shall breathe true life. Who? True life? Was it dead to begin with? These are not for you. They're no use to me. To co w takim razie mam tutaj zrobić? Only I control the passage. Only I. Right. Point right. Kieruj się na prawo, tak? Czyli rozumiem, że tutaj. I'm not touching them. They already have handles. One już mają uchwyt. Mamy maszynerię. I'd love to, but I see no apparent way of turning it on. Yeah, this fits. But if this is a power generator, it might make for a shocking experience. Oj, K-Type, nie marudź, tylko to tam wepchnij. Myślę, że włączenia zasilania mógłbym użyć rączki, ale potrzebuję takiej bezszokowej. I've put a nice round hole in it. Yeah, this fits. But if this is a powered... Czyli co, muszę to połączyć jeszcze z łomem, tak? They're both metal. Not a good idea. To nie jest dobry pomysł. Będziemy potrzebowali jakiegoś przedmiotu, żeby zaizolować tą rączkę. Tylko tak, z tego co widzę, nic tutaj wziąć nie możemy. Dokumenty tożsamości.
Okej. Są napisane w jakimś dziwnym języku. Niezrozumiałym dla mnie. Też mamy jakieś dwa obrazki. Być może jest to podpowiedź, jakaś wskazówka do łamigłówki. Dokumenty porozrzucane na biurku rzeźnika są w tym dziwacznym bełkocie z wyjątkiem liter MCHK. Co to daje? MCHK. Nie mam zielonego pojęcia. Może książki muszę takie znaleźć. You have been lied to. My contribution. I don't feel good about this. Okej, dobra. Wiecie co, cofniemy się do poprzednich pomieszczeń i zobaczymy, czy mogę coś tam jeszcze zabrać. Może jest jakiś przedmiot, którego nie wziąłem. No i dlatego nie mogę nic tam zrobić. Tylko gdzie jest wyjście? No bo tak, tutaj nigdzie iść nie mogę, nie ma żadnej strzałeczki. Mamy te doły. Straszne skrzyczenie. Dobra. Czyli już wiem, że wyjście na zewnątrz nie da. Czyli coś musimy zrobić jednak tutaj. Kamyczki. I widzę, że jeszcze tam leży jakiś patyk. Yeah, I might. Kawałek drewna. No dobra, w takim razie zobaczmy, co z czym mogę połączyć. Okej. All right. Got myself a shock-free switch. No i o to chodziło. Czyli teraz możemy włożyć tą dźwignię w otwory i zobaczymy, co się stanie. Czy uda nam się uruchomić zasilanie? No dobra. Yes, power's back on. Prawy wbudowany panel. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Wow, trójkąty. O kurde. Czyli mamy tutaj łamigłówkę. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W. Kurde, może to być jakiś alfabet. Jeden trójkąt w górę, drugi trójkąt w górę. Ale tutaj mamy prawdopodobnie taki sam panel. Dokładnie. As tempting as it is, I'll pass. Worms! Worms! Flies. Every single flap, one of my doing. My desire. I don't feel good about this. Też nie czuję się z tym za dobrze. Dziwne urządzenie. No idea how to use. Do as father tells you. I am the sheep that strayed from the herd. I'm not touching them. This won't hurt a bit. My! I don't... Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak ustawić te trójkąty. Tylko... Za cholernie mam zielonego pojęcia, jak mam to zrobić. Okej, mamy podpowiedź. Moth to the flame.
Zaraz nad biurkiem znajduje się panel kontrolny. Czteroliterowy kod w jakimś dziwnym alfabecie. Podejrzewam, że jest to wymysł własny rzeźnika. Czteroliterowy kod. MCHK. 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 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. M, C, H, K. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Bingo! Książka. Okej. Kolejna książka napisana w tym dziwnym języku. Tutaj mamy jakieś trójkąty. All shall come together at the right time. Right time. Tutaj mamy trójkąty. Ale co z tego? Skoro tu też muszę wpisać jakieś hasło. Hasło trzyliterowe. I ustawić trójkąty w odpowiednim kierunku. You have been lied to. Rest, friend. Nothing on the cover but a triangle. This better not be written in gibberish. No wybacz, ale jest napisane właśnie bełkotem. Dobra, spróbujemy ustawić to, co jest tutaj. Tylko... nie widzę z tak daleka, dlatego zrobię sobie zdjęcie i powinno być okej. Where are you? Where are you? Okej, spróbujemy. Może coś mi to pomoże, a jeżeli nie, będziemy kombinować. Czyli tak, wszystkie trójkąty ustawione są na lewo. I teraz tak, w pierwszym trójkącie mieliśmy prawdopodobnie literkę R. Tak przynajmniej to wygląda. Albo nie, to jest to. Dalej mamy... Dalej mamy coś takiego. I na samym końcu mamy... The perfect pair of wings. Dobra, i pewnie będzie tutaj kolejna księga. Wow, to jednak nie jest księga. Rozdarty materiał. Idiot! Left toward the bay, right toward the EOD. Get it through your thick skull. W lewo w kierunku zatoki, w prawo w kierunku... I really don't need it. It's a small piece of ripped cloth. Take it down. Weź to na dół. Not really into exploring. Idiot! Left toward the bay, right toward the EOD. Get it through your thick skull. W lewo w kierunku zakonu. Every. I don't feel. Painting of a wing. Stylistically, very similar to the central piece. Food is plentiful, and the little one grows steadily. It's a stylized painting of a human head. Of all the things in here, those alone seem to justify... I really don't need it. Maybe just it's... Okay. Jeszcze raz. Idiot! Left toward the bay, right toward the EOD! Get it through your thick skull! W lewo w kierunku zatoki, w prawo w kierunku zakonu. Za cholerę nie mam zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi.
w lewo. A, B, C, D, E, F, G. K, I, J, K, L, M, N, O. The flesh will not stay merry, stay merry. Jakieś literki, cokolwiek, kurde no. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, moi kochani, ja nie będę przedłużał, bo naprawdę nie ma sensu. Ja sobie na spokojnie ogarnę, o co tutaj chodzi, co trzeba wpisać w tym panelu i tak dalej, i będziemy kontynuować. Myślę, że jeszcze jeden odcinek, góra dwa, i zakończymy całą gierkę. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, piona!